Silnik złapał już temperaturę. Testy czas zacząć. Adam i Kuba wykręcają świece, by w ich miejsce wsadzić zegar do mierzenia ciśnienia. Przystępujemy do pomiaru. Silnik jest rozgrzany. Miernik w pierwszy cylinder. Ja do samochodu kręcę z rusznikiem. Wciśnięty pedał gazu do oporu. No i zobaczymy, jakie będą wyniki. Dobra. Dziewięć i pół. Bieda. Idziemy dalej. Czekaj. Chwilę. No dawaj. Dobra. No to słyszę, że kompresja większa. Ponad 13. No, wystrzelił miernik. To od razu wiadomo, o co chodzi. Idziemy dalej. Na pozostałych dwóch cylindrach też było po 13 barów. Czyli czarna owca kryje się w cylindrze numer 1. Czas na kolejny test. Pomiar szczelności cylindrów. Niestety, panowie muszą dostać się do zaworów, więc trzeba zdemontować dekiel klawiatury. Ma to swoje plusy. Od razu będzie można ocenić stan wałków rozrządu. Pokrywa zaworów już powinny odpuścić. Dobra, jest. Jest, dobra. Czekaj, zobaczymy, jak tutaj wygląda. No i najgorzej. Myślałem, że będzie gorzej. Dosyć czysto. To po części zasługa gazu oczywiście, bo jednak spalanie jest czystsze i tak nie brudzi oleju. Jak wyglądają wałki? Ładnie. Warto jednak obrócić nieco wałek. Jak to zrobić? Wrzucamy bieg i przepychamy lekko auto. Adam ustawia położenie wałków tak, by zamknęły szczelnie pierwszy cylinder. Pomiar szczelności polega na podaniu do cylindra sprężonego powietrza. Potem na zegarze trzeba sprawdzić, jak szybko spada. Jeśli ciśnienie maleje w oczach, trzeba nasłuchiwać, którędy powietrze się wydostaje. Dołem po pierścieniach czy górą przez zawory. Dobra, weszło. Dobra, spróbujemy dmuchnąć. No nie ma szans, nawet żebyś napompował. Sprawdzamy pierwszy cylinder, bo jest najbardziej podejrzany. No i to od razu widać. I słychać, że jest kłopot pewnie z zaworem wypalonym. Mieliśmy słuchać uciekającego powoli powietrza, a ono się nawet na chwilę nie zatrzymuje. Przelatuje jak przez pustą rurę. Musi tam być niezła dziura. Trzeba będzie ją znaleźć. No cóż, nie ma się co czarować. Tutaj problem jest mechaniczny, a nie elektroniczny. Wymiana jakichkolwiek komponentów nie ma sensu, ponieważ auto ma problem z ciśnieniem na pierwszym cylindrze. Musimy zdjąć głowicę i dokładnie ją obejrzeć. A dopiero potem bawić się w jakiekolwiek ustawienia.